Dzień dobry, jak się umiewacie tego wspaniałego dnia? Dziś czeka na Was jedna wiadomość, jeden okruch, jeden fragment i mnóstwo zapowiedzi. Czyli kolejny krótki odcinek. Z innych rzeczy, za oknem wieje wiatr tak straszliwy, że można pomylić psy z latawcami. Może go być czasem słychać, choć postaram się wyciszyć. Zaczynajmy. Na rynku pojawiło się nowe wydawnictwo. Jego nazwa to Mięta, a jego założycielkami są Agnieszka Trzeszkowska-Bereza oraz Katarzyna Zając, szerzej znana jako Katarzyna Berenika-Miszczuk. Pierwsza ma za sobą 17 lat pracy jako redaktorka, a 24 w sumie jako osoba związana z rynkiem wydawniczym w ogóle. Jej nazwisko pojawia się w kontekście wydawnictwa Egmont oraz grupy wydawniczej Foxal, a więc poważnych i dobrych jakościowo wydawnictwach. Druga, Katarzyna Berenika-Miszczuk, to postać, której nie trzeba przedstawiać. Napisała sporo książek, w tym fantastykę. I to ze względu na fantastykę właśnie w ogóle Wam o tym mówię. Jak się okazuje, wydawnictwo chce się zajmować również fantastyką. Co prawda seria ma się nazywać Mintwitch, co pozwala mi przypuszczać, że nie będą jej targetem, ale jednak. Fantastyka dla, jak podejrzewam, dziewcząt i młodych kobiet to nisza, którą warto zagospodarować. Okruchy. W powieści Zbrojni Terry'ego Pratchetta jeden z bohaterów, Samuel Vimes, przedstawia swoją socjoekonomiczną teorię na temat kosztów bycia biednym. Parafrazując, sprowadza się ona do tego, że człowiek, którego stać na wydanie $50, będzie miał parę butów, które za 10 lat nadal utrzymywałyby jego stopy w suchości, podczas gdy biedak, którego stać było tylko na tanie buty, w tym samym czasie wydałby na nie $100 i nadal miałby mokre stopy. Teraz zaś osoby zarządzające dobrami Pratchetta pozwoliły pisarce Jack Monroe na używanie nazwiska Vimesa w swoim indeksie cenowym o nazwie Vimes Boots Index, indeks butów Vimesa. Autorka ma zamiar śledzić podstępnie pełzające ceny najpotrzebniejszych artykułów w supermarkecie. To dobra wiadomość w sytuacji, kiedy liczba tak zwanych biednych pracujących jest tak duża. Miło, że ktoś znalazł sensowny sposób, żeby wskazać, ile gospodarstw domowych tak naprawdę żyje od pierwszego do pierwszego. Fragmenty. Dostępny jest fragment nadchodzącej książki Magdaleny Kubasiewicz pod tytułem Kołysanka dla czarownicy. Link znajdziecie w opisie, choć uprzedzam, że z jakiegoś powodu nie działa na Firefoxie. Zapowiedzi. Rozpoczęły się prace nad Mortal Kombat 2. To tyle. 8 lutego do sprzedaży trafi książka Yoko Ogawy pod tytułem Podziemie pamięci. Opis wygląda dość ciekawie. Z codziennego życia mieszkańców pewnej wyspy znikają zwykłe przedmioty. Ludzie zaś o nich zapominają. Choć nie wszyscy. Brzmi intrygująco, choć nie wiem na ile będzie to fantastyka, a na ile po prostu jakaś alegoryczna opowieść. 23 lutego do sprzedaży trafi Siostra Gwiazd o runach i cieniach, autorstwa Mara Wolf. Książka stanowi trzeci i ostatni tom cyklu Trzy czarownice. 9 marca nakładem wydawnictwa Insignis ukaże się książka Apostata, autorstwa Łukasza Czarneckiego. Prawdopodobnie w drugiej połowie roku wydawnictwo MAG wystartuje z serią Robin Hobb pod tytułem The Rain Wild Chronicles. 11 marca ukaże się Przestrzeń Objawienia Alistaira Reynoldsa. Nie czytałem jeszcze tej książki, ale jeżeli wszystko, co o niej słyszałem, okaże się chociaż zbliżone do rzeczywistości, to będzie to jedna z ciekawszych tegorocznych pozycji. W marcu pojawi się książka Zniszczenie Ziemi autorstwa Elis Kowy. Jest to trzecia książka w cyklu Przebudzenie powietrza. Mag planuje wydać książkę autorstwa człowieka o trudnym nazwisku, więc proszę się nie śmiać, kiedy próbuję to wymówić. Fenderson Dieli Clark. Książka zaś nosi tytuł A Master of Djinn, czyli po naszemu Władca Dżinów. Książka jest pierwszym tomem cyklu Dead Djinn Universe, czyli coś jak Wszechświat Martwego Dżina, Martwych Dżinów. Nie ukazały się natomiast żadne kolejne tomy tego cyklu, więc ciężko ocenić, czy będą dobre. W przyszłym miesiącu pojawi się książka autorstwa Kwame Mbaliego o tytule Tristan Strong niszczy świat.
Jest to drugi tom opowieści o Tristanie. Pierwszy tom dobrze się przyjął, więc ten też ma szansę być niezły. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień. Paskud!